nauczali nasi mistrzowie. Biednym, nie Żydom, należy dawać jałmużnę, na równi z biednymi izraelskimi. Chorych, nie Żydów, odwiedzać na równi z chorymi izraelskimi i pochówek sprawiać zmarłym, nie Żydom, na równi z izraelskimi, a to kierując się pragnieniem pokoju. Miłuj niebiosa, miłuj wszystkie nakazy. Jeśliś bliźniemu uczynił najmniejszą krzywdę, niech będzie wielka w Twoich oczach. A jeśliś uczynił bliźniemu wiele dobrego, niech to będzie w Twoich oczach niewiele. Jeśliś Twój bliźni uczyni Ci trochę dobrego, niech to będzie wiele w Twoich oczach. A jeśli uczyni Ci wiele złego, niech to będzie w Twoich oczach niewiele. Rzekł rabbi Szymon ben Jochaj: kto wchodzi niespodziewanie do własnego domu, a tym bardziej do domu swego znajomego, tego nienawidzi święty błogosławiony, a i ja go nie szanuję. Rzekł Raf: nie wchodź bez uprzedzenia do miasta i nie wchodź bez uprzedzenia do domu. Gdy rabbi Jochanan przychodził do rabiego Szaniny pytać o jego zdrowie, pokasływał i chrząkał na progu, zgodnie z tym, co napisano. I słyszany będzie głos jego, gdy będzie wchodził. Antonius zapytał świętobliwego rabiego: czy należy się modlić co godzinę? Odrzekł na to: nie wolno. Czemuż to? Zapytał. Aby nie kpić ze Stwórcy. Antonius nie był przekonany. Cóż więc uczynił rabi? Wczesnym rankiem rzekł mu: Kirikelej. Po godzinie zagląda do niego i powiada: imperatorze, a po godzinie znowu: pokój ci, królu. Rzecze doń Antonius: czemu kpisz sobie z władcy? Na to rabi: niech słyszą twoje uszy, co mówią usta. Ty, który jesteś tylko człowiekiem, powiadasz: kpisz sobie ze mnie. Temu, kto pozdrawia cię co godzina. Cóż dopiero król królów? Niech mu się człowiek nie narzuca co godzina. Tu, 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 tu.
Wyobrażasz sobie, jak trudno zatrzymać Ronaldo przed strzeleniem gola? Kiedyś grałem w piłkę. Powiem ci, to prawie niemożliwe. Ale irańska drużyna właśnie dokonała niemożliwego. Do Irańczyków mówię, pokazaliście odwagę na boisku. A dziś pokazujecie tę samą odwagę na ulicach Iranu. Iran ma wiele problemów. Zanieczyszczenie, brak wody, miliardy na terror. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby rząd Iranu, zamiast marnować pieniądze na Syrię, Jemen i wojny na Bliskim Wschodzie, zaczął je inwestować w rozwiązywanie problemów w Iranie? Rozwiązaniem tych wszystkich problemów są Irańczycy. Dlatego zaoferowałem pomoc medyczną po trzęsieniu ziemi. Dlatego założyłem grupę na Telegramie, by uczyć irańskich rolników oszczędzania wody. I dlatego nigdy nie przestanę dążyć do pokoju z Irańczykami. Marzę, by kiedyś zobaczyć mecz Iranu z Izraelem w wolnym Teheranie. Tego dnia wszyscy będziemy zwycięzcami. Netanyahu, przywódca w cieniu burzy. W sercu pustyni, gdzie piasek drży. Pod gwiazdami Bliskiego Wschodu, niepewne kroki wśród cieni narodu. Z dala słychać echo, ostrzeżenia dźwięk. Wiatry zmian niosące gniewny jęk. A wśród murów, tam gdzie spokój ginie, przyszłość Izraela w niepewnej godzinie. Choć serce mocne, choć wola twarda, ciemność narasta, jak fala nieznana. Nie wie, co przyniesie jutrzejszy świt. Czy to pokój, czy też wojny zew, złowrogi wybit. W oczach ludzi nadzieja i strach. Jak burza nadciąga, jak płomień na wschód, Netanyahu stoi w obliczu próby, a historia zapisuje swój nowy próg.